Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Tam po prawo znajduje się nowy dworzec, jest nowa cała stacja pasażerska Warszawa Zachodnia. Natomiast po lewej stronie, gdzie się właśnie teraz przekręcamy, jest nowe torowisko Warszawy Zachodniej i kolej dużych prędkości, która na pewno część z Was mogła ściągnąć do tego filmu. Kolej dużych prędkości faktycznie już powstaje i stąd pociągi w tunelu będą jechać bezpośrednio w kierunku linii kolejowej nr 3 w kierunku Ożarowa. To pociąg będą wyjeżdżać z tunelu bezpośrednio przy przystanku Warszawa Gołąbki, który się znajduje poza Warszawą, natomiast wlot będzie na Odolanach. Natomiast ten tunel jest jeszcze projektowany, ale na razie pociągi mają już krótki kawałek KDP, a przynajmniej obiekty. Obiekt MZ3, który właśnie w tym miejscu widzicie, będzie mieć przygotowane dwa tory kolei dużych prędkości. Jeden w jednym kierunku, drugi w drugim kierunku, z wlotową prędkością właśnie z tej strony, z której teraz patrzymy, mniej więcej 180 km na godzinę, natomiast wylotowa, w zależności od toru, no to będzie wylotowa na torze KDP2, to będzie wylotowa 140 z drugiej strony obiektu, natomiast na KDP1 będzie 130 km na godzinę. Tym właśnie, który widzimy tutaj po środku, z tym, co jest pochylnie na dole schowany, to właśnie tutaj będzie możliwość wjechania z prędkością 130 km na godzinę. Przynajmniej tak są projektowane te obiekty, natomiast na razie torowiska w nich nie będzie. Torowisko powstanie później, kiedy powstanie sam tunel, dalej na Odolanach, tak żeby po prostu to wszystko się nie starzało. I jak to się już stanie, będzie na spokojnie można tylko wyłącznie wstawić, zamontować sieć trakcyjną i pociągi będą mogły już funkcjonować. A same obiekty i wiadukty wszystkie już będą na trasie wybudowane, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią. Więc to jest zintegrowane. Natomiast dalej na całej trasie oczywiście powstają nowe obiekty i też w temacie prędkości trochę pozostaniemy. Na górze, na wiadukcie, no właściwie na obiekcie MZ2, który tutaj widzimy po prawej stronie, pociągi mogą jechać z prędkością 80 km na godzinę. Mówię mogą, bo jeszcze ten tor nie został oddany do użytku, choć prawie na całej długości właściwie wygląda jakby już gotowy. To jest kwestia najbliższych właściwie tygodni. Natomiast w tym miejscu powstaje też, właściwie jest przebudowany stary tor, który tutaj w pewnym odcinku powiedziałem, że w ogóle go nie będzie, ale oczywiście jest, będzie, wróci. I tu właśnie pociągi będą zjeżdżać z linii kolejowej numer 8. Zjeżdżać albo wjeżdżać. Oczywiście wedle potrzeby, przejeżdżając bezpośrednio nad torem, który jest z linii kolejowej numer 1 od Warszawa Włochy do Warszawa Zachodnia. Tutaj powstaje, wiadukt jest ten sam, obiekt jest ten sam, tak jak widzicie tutaj wygląda, tylko jest oczywiście wzmocnione, powstają nowe ściany wspomagające to, ponieważ tam torowisko się poszerza na dole i po prostu trzeba podtrzymać tą całą konstrukcję i nasyp, który będzie się znajdować na górze. Także tutaj ten tor faktycznie pozostanie. Z tego toru pociągi będą mogły wjechać bezpośrednio na perony na czwarty też wiadomo, ewentualnie na jedną krawędź peronową na tor 10. No i tak to wygląda. Po tym nowym obiekcie, który właśnie tutaj powstaje, znaczy przebudowanym obiekcie, pociągi będą mogły jechać z mniej więcej tą samą prędkością co wcześniej, czyli około 180 km na godzinę. Na dole nowy tor, który powstanie, jeszcze go tutaj zupełnie nie ma, również będzie mieć 80 km na godzinę. Ten najbardziej po lewej stronie, znajdujący się na dole, tam pod tym wiaduktem, ma prędkość dopuszczoną 160 km na godzinę i ten po drugiej stronie obok zaraz też ma 160 km na godzinę, który jest wybudowany najbardziej teraz na prawo i jest widoczny. Następnie kolejne tory, które tutaj widzimy po lewej stronie, te dwa, mają dopuszczenie do 80 km na godzinę, a łącznik pomiędzy linią kolejową numer 1 a linią kolejową numer 8, czyli ten najbardziej wysunięty teraz tutaj na prawo, który widzimy z boku wzdłuż SKM-ki, na wlocie ma co prawda 60 na godzinę, natomiast dalej już jest do 130, można się pociągiem rozpędzić, tam jest jeden z tych większych rozjazdów. Natomiast na samym obiekcie MZ1, który tutaj widzicie, o którym już nie jeden film realizowałem, na nim prędkość, no to jest po prostu mniej więcej 80-100, z taką prędkością można przez niego
przejechać. Z tego co widzę na wlocie, tam bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich nawet jest ograniczenie 60 na godzinę. Natomiast pamiętajcie, że tutaj to jest obiekt stalowy, po nim się nie powinno ścigać. No i najważniejsze jest to, że na nim jest też ten rozjazd. Tutaj jest aktualnie jeszcze nieużywane, natomiast niedługo to się zmieni i dzięki temu pociągi będą mogły lepiej wjeżdżać na perony nowe, które jeszcze są oczywiście budowane, czyli na peron 5 czy na peron 4, bo z niego będzie właśnie bezpośredni dobry dojazd. No i tak wygląda mniej więcej, to się wszystko prezentuje. Natomiast są też utrudnienia, które trzeba powiedzieć, o nich nie wolno zapominać. WKD najbardziej aktualnie cierpi na w tym momencie w związku z utrudnieniami, ponieważ WKD-ka ma jeden tor, tylko na odcinku Warszawa Rotunda Ordona, który właśnie widzimy w tym miejscu, do Warszawa Śródmieście WKD. O ile średnica podmiejska jest całkowicie zamknięta, więc tam utrudnienia są po prostu całkowite, jest wyłączone, o tyle WKD-ka ma jeden tor wahadłowy. I tutaj problem jest taki, że WKD-ka na to nie była zbytnio przygotowana, pociągi się korkują i nawet część kursów jest odwołana. Jest coś, czego nigdy nie było. Pociągi WKD są opóźnione. I to nie jest dobre, bo dobra renoma WKD-ki przez to cierpi. Natomiast mam nadzieję, że po przebudowie zachodniej to wszystko się skończy. A w tym miejscu są tymczasowe rozjazdy drewniane. Przestawia się je ręcznie. Jak widzicie, są dwa kontenery, w których dyżurny sobie tam siedzi i przestawia to wszystko, co jest potrzebne. No i w tym miejscu się teraz takie coś tymczasowe znajduje. Dzięki temu też pociągi będą mogły dojeżdżać do Warszawa Rotunda Ordona i do Warszawa Aleje Jerozolimskie po dwóch torach, nie jeżdżąc jednokierunkowo, bezpośrednio podczas zamknięcia peronu pierwszego Warszawy Zachodniej. Więc to jest oczywiście na duży plus, że WKD-ka ma ten rozjazd, nowy postawiony niedawno, natomiast na minus jest to oczywiście, że to robi dosyć duże utrudnienia, chociaż największe utrudnienia przez WKD-ką w postaci z wyłączenia całkowitego ruchu od Redutu Rodona do Śródmieścia przez 10 miesięcy według mnie będzie jeszcze większym problemem, bo to będzie na cały rok szkolny 2023-2024. Natomiast to jeszcze przed nami, bo to dopiero po wakacjach. Na razie musimy się przyzwyczaić do aktualnej rzeczywistości, gdzie średnica podmiejska jest zamknięta, WKD-ka jeździ po jednym torze w średnicy, a pozostałe pociągi jakoś dojeżdżają do celu. Jak? No to zawsze z utrudnieniami, zawsze z opóźnieniami, ale jednak pociągi cały czas jeżdżą. I to trzeba mimo wszystko podziwiać, bo pamiętajcie, że Warszawa Zachodnia może jakieś opóźnienia ma, ale cały czas ten dworzec i ta cała stacja jest przebudowana na aktywnym i na niezamkniętym organizmie. Cały czas pociągi przez nią przejeżdżają, zawsze perony były oddane otwarte i zawsze jakiś pociąg przez nią może przejechać. Niezależnie od tego, że wszystkie perony się zmieniają, nowe powstaje przejście podziemne, a torowisko zmienia się całkowicie nie do poznania, bo biorąc pod uwagę, jak dużo tutaj nowych obiektów powstało, MZ1, MZ2, MZ3, no to, że pociągi cały czas jeździły, jest właściwie do pełnego podziwiania. Natomiast to było na tyle mniej więcej z tego filmu. Zobaczyliście, jak wygląda cała ta przebudowa. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania na temat tej przebudowy. I od razu mówię, że niedługo kolejne tory będą oddawane do użytku, ale o tym już więcej powiem w lipcu. I może w lipcu uda mi się wejść na plac budowy, ale na razie nie wchodzę, ponieważ mój aparat jest cały czas w taśmie, w serwisie i po prostu nie mam jak tego nagrywać wszystkiego, co się znajduje pod ziemią. Więc siłą rzeczy nie wchodzę, żeby nie robić, żeby nie oglądać, a później nie móc wam pokazać. Tak czy siak, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kliknijcie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Między innymi jutro zapraszamy do Metra Karolin. Cześć!